Dzień dobry. W tym odcinku zajmiemy się wiosennym rozmnażaniem traw ozdobnych takich jak miskanty, rozplenice, tużyce, śmiałki i trzcinniki. Jeżeli uznasz, że ten film będzie dla Ciebie przydatny, to będę wdzięczna za kciuki w górę pod filmem. Miłego oglądania. Trawy ozdobne, które zasychają na zimę, najlepiej wykopywać, dzielić, rozmnażać, zanim zaczną się budzić do życia, zanim pojawią się pierwsze liście. Zaczniemy od najgorszego, czyli od podziału miskantów. Można się nieźle przy nich namęczyć. Pierwsze co robię, to roślinę przycinam, ale niezbyt nisko, na około 20-20 kilku centymetrów od ziemi. Niezbyt krótkie przycięcie, pozostawienie dłuższych fragmentów liści ułatwi mi późniejszy podział rośliny, ale to pokażę za chwilę. Wszystkie ścięte fragmenty rośliny oczywiście wylądują w kompostowniku. Po przycięciu rośliny jeszcze oczyszczam za pomocą grabek. Wyczesuję suche, stare fragmenty rośliny, które mi są kompletnie niepotrzebne. Miskant, którego będę próbowała rozmnożyć, podzielić, rośnie w tym miejscu już kilka lat. Ponieważ nie chcę wykopywać całej rośliny, to pobiorę jej fragment, a dokładniej połowę. By pobrać sadzonkę, roślinę okopuję po obwodzie, a dokładniej po połowie obwodu. Czyli okopuję taki fragment rośliny, który chcę pobrać. Wbijam szpadel pionowo w ziemię na około 5-10 cm od rośliny. Polecam do tej czynności zakładanie butów o twardej podeszwie. Wbijając szpadel w ziemię, nie podważam go, tylko wyciągam. Gdy już roślinę mam okopaną po obwodzie, pora podzielić ją w środku, wewnątrz rośliny. Niektóre miskanty mają twarde, grube kłącza. Przy próbie ich podzielenia, ucięcia możemy się nieźle namęczyć, dlatego warto sobie przygotować mocny, stabilny sekator, dobrze naostrzony, a niekiedy przyda nam się siekiera. Gdy miskant jest już okopany z każdej strony, która mnie interesuje, to go podważam za pomocą szpadla. Jeżeli gdzieś jeszcze trzymają korzenie w podłożu, to je próbuję uciąć. Pora na wyciągnięcie rośliny z dołka. Miskanta nie przycinałam krótko, między innymi po to, żebym miała za co chwycić, by roślinę przenieść w miejsce, w którym będę ją sadziła. Dołek, który mi powstał po wykopaniu sadzonki, zasypuję ziemią kompostową, by roślina, która pozostała w gruncie, roślina mateczna, mogła dalej się rozrastać, a jej korzenie nie przesychały. Po przeniesieniu miskanta w miejsce docelowe, pora go oczyścić z chwastów. W moim przypadku nieźle zarósł perzem. Oczyszczenie kłączy miskanta czy innych traw będzie znacznie łatwiejsze, gdy roślinę sobie wcześniej podzielimy na sadzonki, które chcemy uzyskać z pobranego fragmentu rośliny. Tego miskanta spróbuję podzielić na 3-4 sadzonki, by móc sobie dosadzić do rabaty z traw ozdobnych, którą zakładałam jesienią. Taki duży fragment korzeni często nazywamy, określamy karpą, więc karpę spróbuję sobie podzielić za pomocą szpadla. Jeżeli masz z tym problem, to wtedy w ruch idzie sekator lub siekiera. Roślinę możemy również spróbować rozerwać, by pozyskać sadzonki. Dlatego miskanta nie przycinałam tak krótko, żebym miała za co złapać. Wyszło mi 5 sadzonek. Podczas podziału oderwało mi się kilka korzeni, mniejszych fragmentów i je posadzę razem, by uzyskać efekt pełniejszej rośliny. Pora na rozmnożenie rozplenicy. Możemy, tak jak w przypadku miskanta, spróbować odciąć, wykopać fragment rośliny, którą sobie posadzimy gdzieś w ogrodzie, lub wykopać całą roślinę, a następnie ją podzielić za pomocą szpadla. Roślinę przytnę już po posadzeniu. Rozplenicę chciałam podzielić na 2 sadzonki. Podczas dzielenia powstały mi 3 sadzonki. 2 mniejsze posadzę w jednym dołku. Po wykopaniu trawy ozdobnej dziel ją od razu, po podziale od razu wsadzaj do podłoża, by korzenie nie przeschły. Po wsadzeniu pamiętaj o obfitym podlaniu. Takimi sposobami możemy dzielić, rozmnażać wszystkie trawy ozdobne. Trawy ozdobne rodzimego pochodzenia śmiało możemy rozmnażać jesienią, natomiast trawy ozdobne typu miskant, rozplenica czy proso. Takie trawy, które zasychają na zimę, najlepiej dzielić wczesną wiosną, zanim zaczną budzić się do życia. Jesienne dzielenie i rozmnażanie traw obcego pochodzenia jest bardzo ryzykowne, że rośliny te nie przetrwają zimy. Trawy ozdobne o mniejszych kępach bez problemu podzielimy, rozrywając w dłoniach. Podczas podziału, próby rozerwania rośliny czy jej pocięcia, część korzeni nam się oderwie. Nie ma powodu do strachu. Roślina spokojnie, bez problemu przyjmie się w nowym miejscu, pod warunkiem, że wykopaliśmy ją z dużą, dorodną bryłą korzeniową, że jakieś korzenie jej zostaną. Polecam Ci obejrzeć ostatnio opublikowany film lub specjalnie dla Ciebie wybrany. Przyjemnej pracy w ogrodzie, dobrej pogody. Pozdrawiam!